Z bezpiecznych warsztatów, staży zawodowych oraz dodatkowych zajęć skorzystają uczniowie i nauczyciele Technikum Informatycznego w Akademickiej Szkole Ponadpodstawowej przy Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży. To dzięki ponad 1,5-milionowej dotacji z funduszy europejskich. Na tym jednak nie koniec. Pracownia szkoły zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt. Mowa tu na przykład o drukarkach 3D czy dronach. To właśnie jest bardzo ciekawe w tym programie, że on jest taki bardzo innowacyjny, dotyczy właściwie takich mało osiągalnych, czy to drukarki 3D, czy drony, które pozwolą młodzieży się wdrożyć w tę zawodową szkołę, bo to jest technikum informatyki i te technikum potrzebuje właśnie takich namacalnych elementów i tych urządzeń, które pozwalają, bo informatyka rozwija się bardzo szybko i trzeba nadążyć nad tym urządzeniami, trzeba je poznać, trzeba dobrze obsługiwać i wtedy będą efekty. Tutaj chyba są bardzo zdolni ludzie, o tak, bo to na tym polega. Są zdolni ludzie, to ich interesuje, kreatywna młodzież, która chce pogłębiać wiedzę. Jak przyznaje profesor Roman Engler, rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, dzięki tego typu wsparciu młodzież zyskuje unikalne w skali kraju warunki kształcenia, co przekłada się na wyniki chociażby w postaci zdawalności matur. Dziś Technikum Informatyczne należy do ścisłego grona techników w Polsce. Z przyjemnością chciałem pochwalić się, że po drugi rok z rzędu nasi maturzyści z Technikum Informatycznego w 100% zdali maturę. Jest to ewenement w skali kraju. Jesteśmy jednym z najbardziej i najwyżej liczących się liceów informatycznych. Jest to dzięki temu, że młodzież aktywnie korzysta ze środków wynikających z programu. Mamy super wyposażone pracownie techniczne, wyjeżdżają za granicę, gdzie nabywają nowe, ciekawe doświadczenia i uważam, że dzięki naszej wspólnej pracy udało się zaproponować takie warunki, gdzie niejedne warszawskie technikum informatyczne nie jest w stanie mieć takie warunki do działania. Również cieszymy się z tego, że w tym roku uruchamiamy technikum gastronomiczne, technologii żywności, gdzie specjalnością jest browarnictwo. I jest to praktycznie unikalne technikum w Polsce, a w Polsce północno-wschodniej w ogóle nie występuje. Jesteśmy przekonani, że dzięki środkom unijnym, które uzyskaliśmy na ten cel, już zagwarantowane w tej chwili 25 uczniów klas pierwszych otrzyma 10 tysięcy w roku stypendium, czyli 1000 zł miesięcznie na naukę i na dodatkowe kwalifikacje, które w własnym zakresie, czyli to są pieniądze dla nich, będą odbywać również staże w browarach i w Polsce i w Niemczech. Cieszymy się z tego, że ponad 400 uczniów szkół średnich, gdzie organem założycielskim jest Wyższa Szkoła Agrobiznesu, oraz ponad 1000 studentów będą mogli korzystać wspólnie i przepraszam, to co jest najważniejsze, studenci Uniwersytetu Złotego Wieku z najlepszych pracowni w regionie. Dzięki tym środkom możemy pokazać to, co jest najlepsze. Jestem przekonany, że będziemy długo mogli demonstrować określone nowe rozwiązania, nowe techniki, nowe technologie. Całkowita wartość projektu to przeszło 1 600 000 zł. Za jego obsługę odpowiedzialna jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Łomży. To jest ponad 1 600 000, jeżeli chodzi o kwotę ogólną realizacji projektu, ponad 1,5 miliona dofinansowanie, tak? Więc różnicą jest wkład własny. Jest on skierowany do grupy 30-osobowej uczniów i do 5-osobowej grupy opiekunów nauczycieli. Tak jak już fajnie to rektor uzupełnił te jakby środki przeznaczone na ten projekt,
nie zamykają się jakby tylko w tej grupie, tak? Gdyż po skończeniu tego projektu, a nawet można powiedzieć, że bezpośrednio w trakcie, pewne jakby urządzenia mogą być wykorzystywane, szczególnie po realizacji projektu, dla wszystkich uczniów, tak? Także ta jakby kwota dofinansowania rozkłada się naprawdę na duże grono, całe grono uczniów i oni będą mogli z tego korzystać. Projekt realizowany będzie do września 2022 roku. Białostockie Centrum Onkologii zajęło pierwsze miejsce w naszym regionie w rankingu strony internetowej onkomapa.pl. Pacjenci wystawili szpitalowi ponad 4 gwiazdki na 5 możliwych. To najwyższe noty spośród wszystkich 3 podlaskich ośrodków onkologicznych umieszczonych na mapie portalu w regionie. Onkomapa prowadzona przez Fundację Alivia to świetne narzędzie do pozyskiwania obiektywnej informacji o wybranej placówce onkologicznej. W rankingu to pacjenci wystawiają ośrodkom oceny i przyznają punkty. Tego typu aktywność pacjentów jest niezwykle cenną informacją zwrotną dla kierowników placówek medycznych, dającą poczucie satysfakcji z pozytywnych efektów podejmowanych działań i wprowadzanych zmian, ale także wskazującą obszary, które trzeba udoskonalić. Cieszy mnie fakt, że Białostockie Centrum Onkologii jest najwyżej ocenianą placówką onkologiczną na Podlasiu i jedyną w północno-wschodniej części kraju, zapewniającą kompleksową opiekę leczenia nowotworów. Jako priorytet traktują profesjonalną opiekę nad pacjentem. Najważniejsze jest bezpieczeństwo pacjentów i ich komfort, co przekłada się także na wysokie oceny w internetowym głosowaniu. Jestem dumna z całego zespołu Białostockiego Centrum Onkologii, który do swojej pracy podchodzi z dużym zaangażowaniem, a do pacjentów z empatią. Tym bardziej cieszy fakt, że pracownicy naszego szpitala są doceniani przez pacjentów. Białostockie Centrum Onkologii poleciło 97% oceniających pacjentów. Oprócz Białostockiego Centrum na stronie internetowej onkomapa.pl oceniać można jeszcze 2 podlaskie ośrodki, w których leczy się nowotwory. To Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku oraz Szpital Wojewódzki imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Liczący sobie 100 lat Tadeusz Grabowski z Wizny przepisu na długowieczność nie ma. Pytany o niego mówi, że sam nie wie, co sprawiło, że osiągnął tak wyjątkowy wiek. Każdego dnia bierze do ręki mandolinę własnej konstrukcji, trąca struny i śpiewa. Oddaje się temu, co naprawdę kocha, temu, co sprawia mu radość. A tego dnia okazja jest szczególna. Wśród słuchaczy jest wicemarszałek Marek Olbryś, który przyjechał do Wizny, aby wręczyć Tadeuszowi Grabowskiemu odznakę honorową województwa podlaskiego. Szanowny jubilacie, w imieniu samorządu województwa podlaskiego pragnę złożyć panu najserdeczniejsze życzenia urodzinowe, ale też w imieniu marszałka województwa podlaskiego wręczyć panią nasze najwyższą odznakę honorową województwa podlaskiego za dokonania i w kulturze, ale też w postawie obywatelskiej, patriotycznej, najwyższą tą odznakę i uhonorować tym samym pańskie zasługi dla naszego województwa. Serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo. Aż mnie taki zaszczyt. Dziękuję. Odznaczenie to jest formą uznania i szacunku samorządu województwa. To odznaka najważniejsza samorządu województwa podlaskiego, odznaka honorowa za tak naprawdę 100 lat życia dla Polski, dla życia wspaniałego, dla życia patriotycznego. Zasłużył sobie na to odznakę dlatego, że przekazywał takie piękne wartości życiowe, patriotyzm, kultura ludowa, która dociera do wielu ludzi, rozsławia Wiznę, rozsławia województwo podlaskie i ta nagroda jest takim ukoronowaniem życia pana Tadeusza. Uroczystości wspaniałego jubileuszu Tadeusza Grabowskiego przygotowane przez rodzinę, przyjaciół i samorządowców z wójtem Mariuszem Soliwodą rozpoczęły się w Wiźnie mszą w zabytkowym kościele pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Swoistym symbolem spotkania wiosny i jesieni życia było to, że modlitwą w intencji najstarszego mieszkańca Wizny towarzyszył chrzest 2 najmłodszych obywateli gminy, Dominika i Samuela. Dzisiaj jest też taki piękny dzień, kiedy przeżywamy
setną rocznicę urodzin naszego Pana Tadeusza, który wielokrotnie opowiadał mi różne historie z czasów wojny, kiedy pamiętał, co tu się działo w Wiśnie. Kochani, pamiętajmy o naszej ojczyźnie w naszych modlitwach. Pamiętajmy dzisiaj o Panu Tadeuszu w naszych modlitwach, aby Bóg błogosławił i obdarzał wielkimi łaskami jeszcze długie, długie, długie lata. Wzruszony jubilat przyjmował po mszy życzenia i pozdrowienia od znajomych i nieznajomych. Do jubilata specjalne pisma, które przedstawił wójt Mariusz Soliwoda, skierowali premier Mateusz Morawiecki i wojewoda Bohdan Paszkowski. Jak podkreśla wójt gminy Wizna Mariusz Soliwoda, Tadeusz Grabowski dla Wizny i ziemi wiskiej jest wielką wartością. Jest bardzo ciepłym człowiekiem, jest bardzo wierzącym człowiekiem i z ogromnym patriotą. Daje temu swój wyraz w wierszach, które pisze, w piosenkach, które śpiewa. Jest tak naprawdę to jest bardzo dobry człowiek. Co potwierdzają także bliscy pana Tadeusza. No Tadeusz przede wszystkim jest bardzo pogodnym człowiekiem, fascynatem w ogóle. No, co można powiedzieć, wzór dla ludzi, którzy chcą długo żyć. Trzeba mieć pasję, trzeba mieć zamiłowanie, upartość, no i przede wszystkim dobry humor. On ciągle marzy. On ciągle ma marzenia i to jest dobrze, bo sobie wyobraźmy, jakby się marzenia spełniają. Ktoś tak kiedyś powiedział, że uwaga, bo się marzenia spełniają, a wtedy jest klapa, nie? A Tadeusz jedne marzenie już ma, już jest popularny, już śpiewa, ludzie go słuchają, ale kolejne ma marzenie, żeby mieć swój własny domek. To jest kolejne marzenie i ja myślę, następne 100 lat jak nic. Mariusz Soliwoda ma już pewien pomysł, jak wpisać na trwałe postać Tadeusza Grabowskiego w wizerunek gminy. Ponieważ jubilat lubi siadywać na ławeczce w parku w centrum Wizny i zabawiać przechodniów swoją muzyką, zaproponuje samorządowi ustawienie trwałej ławeczki z jego rzeźbą i możliwością słuchania piosenek z wmontowanego tam urządzenia. Życie Tadeusza Grabowskiego łatwe nie było. Wszystkiego musiał nauczyć się sam. Zaczynałem swoją działalność w trudnych czasach, bo po prostu jak czas edukacji przyszedł, no to nastąpiła straszna, straszna wojna. No ale o tej strasznej wojnie też napisałem i śpiewam rokrocznie piosenkę Tragiczny Wrzesień. No a później jeszcze Katyński Las, bo co się działo w naszej Polsce, to ja to musiałem upamiętnić. No i ja się doczekałem aż takich pochwał, mój Boże, mój Boże. A ten Tadeusz, o, jeszcze i na skrzypcach gra. Każdy dzień jest dla niego powodem do zachwytu. Dlaczego się cieszę? Dlatego, że ja mogę pełnym głosem śpiewać, tak pomimo starszych lat. Śpiewanie to dla mnie wielka radość. Do swojego jubileuszu Tadeusz Grabowski dobrze się przygotował. Maszerowałem i mówię, muszę być w kondycji, muszę pokazać się tym państwu, którzy mnie po prostu mają honorować i tak dalej. No i mi się jakoś to udało. Czyli panie Tadeuszu, muzyka i dobry humor w życiu pomaga, tak? Pomaga. To jest chyba recepta na to, że można długo i wspaniale żyć. Tak, tak. Tadeusz Grabowski trochę kokietował uczestników swojego jubileuszu, bo kiedy było trzeba, skusił się na lampkę szampana, zaśpiewał kilka swoich piosenek, przyłączył się do kapeli zapewniającej oprawę muzyczną uroczystości, rozmawiał i żartował. Polecamy na najbliższy weekend w naszym województwie. W
Folklor ponad granicami, czyli 15. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Podlaskie Spotkania. Na festiwalowej trasie, podobnie jak w latach ubiegłych, znalazła się scena Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Wystąpią artyści z różnych zakątków świata, Egiptu, Kuby czy Gruzji. I znakomite polskie zespoły folklorystyczne, które w tym roku, w przeciwieństwie do poprzedniego, można będzie oglądać na żywo. Początek koncertu w Skansenie w sobotę 7 sierpnia o godzinie 17. Opowieść z Doliny Ryjówek. Wystawa prac Tomasza Samojlika. Książnica Podlaska imienia Łukasza Górnickiego w Białymstoku zaprasza na kolejną wystawę Tomasza Samojlika, która będzie prezentowana w witrynie okiennej Galerii Parter Książnicy Podlaskiej przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 14A. Wystawę można oglądać od 4 do 31 sierpnia. Już w najbliższą niedzielę, 8 sierpnia, zapraszamy na pokazy dwóch filmów w ramach Podlaskiego Kina Plenerowego. Na parkingu Opery i Filharmonii Podlaskiej od strony ulicy Kijowskiej będzie ustawiony specjalny telebim. Tego dnia będzie można zobaczyć dwa filmy o tematyce muzycznej. O godzinie 18 zapraszamy rodziny z dziećmi na pokaz filmu animowanego Rock Dog. O godzinie 20 natomiast rozpocznie się emisja doskonale znanego kinomanom filmu muzycznego z Emmą Stone i Ryanem Goslingiem La La Land.